Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z CSGO Skinsa. Zaczynamy bitwą na skrzyneczkę, oczywiście gigabuły. No pierwsze otwarcie już tutaj niestety 1400 prawie złotych dla mojego przeciwnika spada, co mi się bardzo oczywiście nie podoba, no bo tutaj do trafienia są naprawdę super skiny w tej skrzyni, więc oczywiście no liczymy na tego karambita, który kosztuje no ponad 5 koła i jest na niego no 4,76%, czyli tyle samo jak na każdy item, bo są to oczywiście skrzynki w trybie Joker, no ale póki co no się na to nie zanosi, że tutaj coś spadnie, no i niestety tutaj bitwa przegrana. Ja bym sobie tutaj zasilił lekko budżet i takie dwie M-ki zakupił za punkty oczywiście, które możecie zdobywać sobie grając na battlach, niezależnie czy wygracie czy przegracie, no to te punkty zdobywacie i możecie oczywiście sobie potem wydać je i kupić skiny. Oczywiście również przypominam, że skiny są do wygrania, tak? Dla osób, które z kodem CROXY wpłacają, takie piękne skiny tego już na ciebie czekają. Wpłacasz 5 dyszek i masz szansę każdego z nich oczywiście wygrać, a leżą już one trochę czasu, więc podejrzewam, że niedługo jakaś część przynajmniej powinna zejść, bo bardzo dużo osób bierze udział i generalnie, no tak jak mówię, trochę już one tam leżą. Oczywiście jak uda ci się wygrać, no to po wpłacie od razu powiadomienie dostaniesz, że udało ci się skina wygrać. 3 skrzynki Luxurious, 420 zł i jedna taka skrzynia, przypominam, dawno jej nie otwierałem, znaczy w sensie ostatnio tak do niej wróciłem sobie, więc zobaczymy jak tutaj te skrzynki będą nam dzisiaj oddawać. Mam nadzieję, że tutaj no same najlepsze itemy, no Gold Arabesque nigdy nie trafiłem na przykład z tej skrzynki, no myślę, że na trybie Jester byłoby to bardzo prawdopodobne, ale bardzo prawdopodobne też byłoby to, że ta skrzynka kosztowałaby wtedy bardzo, bardzo dużo, 1300 zł, no jest to plus jakiś tam delikatny, ale to dosłownie kilkadziesiąt złotych maksymalnie, więc to nie jest to po prostu podprzenę, tak? Skrzynia 3% Gamma Doppler, no ja bym tutaj wjechał tak naprawdę za cały nasz budżet, bo trzeba tutaj zaryzykować, trzeba podjąć ryzyko, jeśli chcemy oczywiście do tego filmu wrócić. 2600, no myślę, że 5 skrzynek no jest to do zrobienia, tak? Tylko no właśnie, potrzeba troszkę szczęścia, żeby tego butterfly'a trafić. Nawet taki digielek w sumie, kurczę, no nie no, digielek by nam nic nie zrobił, no tylko tej kosy, że tak powiem, no jest to główny cel na tą battle, tak? Główne założenie, więc zobaczmy, 4 skrzynki przed nami, mam nadzieję, że tutaj no butterfly jakiś wiedzie, bo ostatnio też próbowałem tą skrzynkę otwierać i no tak średnio chciała tutaj współpracować ze mną, więc zobaczmy, jeszcze 2 skrzynki, oczywiście 3%, Gamma Doppler, no i mamy to stary, 10 koła, powiem wam tak, no szczerze byłem pewien, że odcinek spisany na straty, no ale na szczęście tutaj wjechał, butterfly, Gamma Doppler, face czwóreczka, no i elegancko 10 koła. No jakoś teraz budżet jest naprawdę pokaźny, to ja bym tutaj wjechał w skrzynkę Agent, czyli skrzynka oczywiście z samymi skinami do agentów. Skrzynia, która ostatnio trochę poszła do góry, bo wszyscy agenci tak naprawdę poszli do góry, więc troszkę teraz ta skrzynka kosztuje, no i myślę, że na tym trybie Joker, gdzie no wtedy te szanse są wyrównane, to myślę, że jak najbardziej fajnie tej skiny idzie dostać. W sensie już przedtem można było fajne skiny dostać z tej skrzynki, no ale zobaczymy oczywiście jak będzie dzisiaj. No to jest właśnie ten jeden ze skinów, który kosztuje dosyć sporo, bo ponad 400. Trochę nie rozumiem tego fenomenu, czemu ona tyle kosztuje, no ale okej, niech będzie, jak tyle kosztuje, no to biorę go oczywiście z pocałowaniem ręki. Tylko ja się właśnie teraz zastanawiam, jak te ceny wyglądają, ile kosztuje ten najdroższy, 622 zł. No i właśnie możecie to zobaczyć, że jakiś czas temu on kosztował ze 300 zł, gdzie ja pamiętam, jak on kosztował z 30, może maksymalnie 50, jak była operacja oczywiście. Chyba to był w ogóle z ostatniej operacji w sensie, ci agenci chyba, nie? Czy się mylę? Nie wiem, nie pamiętam, ale zobaczmy, ostatnia skrzynia teraz będzie lecieć, delikatną przewagę oczywiście mamy, więc zobaczmy jak nam oczywiście pójdzie, no i mamy tutaj no ponad kafla wyciągniętego, no prawie dwa nawet tutaj kafla wyciągnięte z tej skrzynki, 1930 zł, więc fantastyczna tutaj bitwa z naszej strony, no fantastyczna naprawdę tą bitwę zaoferowałem, no aż jestem z siebie naprawdę dumny. No to może skrzynia teraz 50-50, skrzynia, której dosyć dawno nie otwierałem, no to zarzucę 4 takie, tutaj 1366 zł kosztuje jedna sztuka takiej skrzynki do trafienia, oczywiście jest ten butterfly, którego też dawno no nie widziałem, 5 kołan kosztuje, więc zobaczmy czy jest to do zrobienia. Pierwsze otwarcie, oboje dostajemy tutaj po nożu, który no jest coś wart, tak, trzeba sobie powiedzieć, kosztuje on. Okej, jest Bowie. Ej, 1500 w ogóle kosztuje ten sloter, więc bardzo tutaj ładnie zarzuciło nam obu. Tutaj
Oj, talonik jeszcze! No powiem tak, bardzo ładna tutaj bitwa się szykuje. Ostatnia skrzynia, żeby tu się nic nie zepsuło. No ale zobacz, no i znowu tutaj dla moja kroko leci. Piękny nóż, tutaj Falchion. No i 10 koła z takiej bitwy, stary. Powiem tak, no jak tutaj szedłem, to nie spodziewałem się, że aż tyle uda mi się wyciągnąć, ale jestem zadowolony. Bierzemy oczywiście kolejną bitwę. Powiem tak, idziemy naprawdę jak burza. Taki profit już nam się udało zrobić, że no ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Jestem w szoku i kurczę, ojejku, ty tak kosztuje 5700. Na buście, to nie, no to nie, tak to nie. Ale White Lotus, stary, no myślę, że to jest moment, gdzie możemy się pokusić na tą skrzynię oczywiście procentową z tym skinem, więc zobaczmy, jak nam pójdzie. Tworzymy oczywiście bitwę i dodajemy bota i samu i zobaczmy, czy w tej bitwie uda nam się zdobyć tego AK-47 White Lotus, który, jest tutaj Emerald 8 koła. No zajebiście, powiem tak, no jesteśmy na dobrej drodze tutaj do wygrania tej bitwy, znaczy jest to 2 koła na plus, tak? Jest to wtedy 2 koła na plus w granicach tolerancji, tak? W granicach tolerancji, więc zobaczmy, ale no tutaj no, mimo wszystko polujemy na tego Lotusa, więc zobaczmy, czy tutaj jest szansa tego Lotusa. Fantastycznie, stary, no i o to właśnie chodzi. Ostatnia skrzynia leci w tym momencie, czy tu się jeszcze coś wydarzy? Nie wydarzy się nic. Fantastycznie, 22 000 zł, dziękuję serdecznie.